aby się święto przyjaciele jeszcze jedno. Kolejny ślub. Ciekawe, który przestaniemy się tam uczynić. To wszystko nie mieliśmy. Nie wiem, który to już ślub. Ale ościmy ich. Jezus!
Jezu, to tak proszę, który do was. To jest siłą młodości. Dobrze tańczysz. Czuję się tam. Przyjaciele, ustanówmy ich życie. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa dziękujemy Tobie za nich. Ojcze, dziękujemy Tobie, że mamy wielki przywilej być z nimi tutaj, być w jednej rodzinie, w jednej służbie. Ojcze, dziękujemy Ci za to małżeństwo. Dziękujemy Ci za Kasię i za Wiktora. Ojcze, dziękujemy Tobie, że całe błogosławieństwo nieba jest już w ich odrodzonych duchach. Ojcze, dziękuję Ci za to, że oni się odnaleźli, że znaleźli się właśnie tutaj i że po raz kolejny mamy przywilej patrzeć, jak Twoja miłość triumfuje. Duchu Święty, my autorytet Kościoła teraz ustanawiamy, że ich życie będzie pełne samych sukcesów i zwycięstw. W imieniu Jezusa eliminujemy wszystkie diabelskie porażki i przeszkody. Usuwamy spod ich nóg depczemy, węże i skorpiony i całą potęgę nieprzyjaciela i ustanawiamy, że ich małżeństwo zawsze będzie kroczyło w miłości, w przyjaźni, w głębokiej, intymnej relacji. I że nie tylko będą tworzyli wspólny dom, ale będą tworzyli wspólną służbę. Ojcze, dziękujemy Tobie, że będą błogosławione ich dzieci, że będzie błogosławiony ich majątek, że niczego nigdy w życiu nie zabraknie, że zawsze będą mieli pod dostatkiem pieniędzy i wszelkich dóbr. Ojcze, dziękujemy Tobie, że ani oni, ani ich dzieci nie będą chorować, że będą silni i dożyją późnej starości bez żadnego problemu zdrowotnego. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że relacja między nimi będzie relacją przyjacielską. Ojcze, błogosławimy ich życie seksualne. Ogłaszamy, że będzie ich ciągnąć do siebie, do ostatnich dni tutaj na ziemi. Ojcze, dziękuję Tobie, że ich umysły są otwarte na życie, że nie ma w nich żadnych barier. My odsuwamy od nich całą moc ciemności i autorytet Kościoła otaczamy ich krwią Jezusa. My stawiamy przy nich, Ojcze, Twoich aniołów i ogłaszamy, że będą dbać nie tylko o nich osobiście, ale również o ich relację małżeńską. Ojcze, w imieniu Jezusa, niech ich małżeństwo będzie wzorem, Ojcze, dla innych ludzi. Niech każdy dzień będzie szczęśliwszy niż poprzedni. Amen. 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 Wszystkiego, co dobrego, co najlepsze.